Witam Was w imieniu Teofonii i w imieniu naszej fundacji i zapraszam Was na dosyć unikalny kurs, który organizujemy w roku 2016-2017. Jest to kurs rozwoju osobistego, ma tytuł Bycie sobą. Ten kurs jest innowatorski. Innowatorstwo tego kursu polega na tym, że integruje on trzy aspekty naszej osobowości i trzy aspekty naszej rzeczywistości, ponieważ bardzo trudno jest oddzielić naszą osobowość od rzeczywistości. A więc w pierwszym stopniu zajmiemy się w tym warsztacie nami, czyli będzie to kurs o nas, będzie to kurs o tym, co to jest nasze ja, jak tworzy, jak powstaje nasza tożsamość i jak ona się organizuje i jakie z tego mogą być korzyści, jakie problemy. Potem zajmiemy się drugim aspektem naszej osobowości, jak i rzeczywistości. Będzie to aspekt naszego ja związany z ciałem. Będzie to tak zwany aspekt psychosomatyczny. My jesteśmy, z naszą podstawową identyfikacją jest nasze ciało i ono ma strasznie duży wpływ na to, jak żyjemy, jak czujemy i co czujemy. Także interakcja między tym, co myślimy, że jesteśmy, między naszym ja, między naszym ciałem będzie drugim ważnym aspektem. I trzecim aspektem będzie tak zwany aspekt duchowy, który dzisiaj zaczyna grać znowu w bezpośrednim otoczeniu coraz większą rolę, ponieważ jest to aspekt ponadreligijny, aspekt tej przestrzeni, którą jesteśmy, w której się znajdujemy, w której się organizujemy. Czyli to pytanie, kim, nie tylko jaki ja jestem, tylko kim ja tak naprawdę jestem. Co to jest ta rzeczywistość, jaki jest dostęp, jakie są aspekty tej rzeczywistości, jakie są perspektywy tej rzeczywistości, będzie trzecim i powiedzmy taką klamrą tego całego naszego warsztatu. Te trzy aspekty, być może już teraz troszeczkę wyczuwacie, są aspektami, można je nazwać aspektem psychoterapeutycznym czy psychologicznym, aspektem bardziej medycznym i aspektem bardziej duchowym. Połączenie tych trzech aspektów w tym kontekście jest dosyć nową i unikalną rzeczą na rynku i w kulturze polskich warsztatów. Dlatego cieszymy się, mogąc Wam to zaoferować i mamy nadzieję, że spotkamy.